W ogóle do siostry trafiłam tak, że po śmierci mamy dostała nas w rodzinę zastępczą. Kilka lat mieszkaliśmy u niej, po czym trafiliśmy do domu dziecka. Zresztą do ośrodka, bo nigdy nie byłam w domu dziecka. W ośrodku byłam rogi 6 miesięcy na Pawilonskiej, a później trafiłam do ośrodka na Spadkowej. 11, tam byłam 8 lat. Prawie 8 lat. Później siostra się zaczęła mną interesować i zaczęła mnie zabierać na przepustki. No i przez 10 lat u niej mieszkałam. Też prawie 10 lat. Po czym zaszłam w ciążę i no, musiałam się stamtąd wyprowadzić. Znaczy wyprowadzić, uciekłam, szczerze mówiąc, bo nie było tam warunków takich, które bym chciała dać swojemu dziecku, które chciałabym zapewnić swojemu dziecku. Siostra ma 7 dzieci, 4 z nich mieszkało z nami. Było małe mieszkanie, no nie było warunków, żeby mój syn się tam wychowywał. W większości są to młode kobiety, bezdomne, pochodzące z dysfunkcyjnych środowisk, z domu, w którym dochodziło nierzadko do przemocy, występował problem alkoholowy. Wtedy, kiedy oczekują one narodzin swojego dziecka, zostały pozostawione same sobie i tutaj w tej placówce, w domu samotnej matki, szukają schronienia. No i uciekłam od siostry i trafiłam tutaj. Z ojcem Igora nie miałam też za dobrych układów. Spotykaliśmy się tylko. Kiedy zaszłam w ciążę i dowiedział się, kazał mi usunąć ciążę. Czym ja się nie zgodziłam. Długo mnie namawiał, ja się nie zgodziłam. Wielokrotnie miałyśmy takie sygnały od matek, że gdyby nie ten dom, ich syn czy córka nie urodziłyby się. Czuję wtedy, że ten dom jest potrzebny, że to nadaje jakiś sens tej pracy, którą tutaj wszyscy wykonujemy. Teraz powiedziałam, że urodzę. Urodziłam. Mieszkałam do 7 miesiąca życia dziecka, mieszkałam u siostry nadal. No ale dziecko nie miało zapewnianych warunków, takich jak powinno mieć, jako małe dziecko, i zdecydowałam się tu przyjść. Pomogła mi w tym moja druga siostra Iza. No i zaczęłam tu mieszkać. Siostry mnie przyjęły i zaczęłam tu mieszkać. Placówka zapewnia im całodobowy pobyt, łącznie z wyżywieniem. Otrzymuje tutaj wsparcie pracownika socjalnego, położnej, psychologa i są przygotowywane do usamodzielnienia po to, by wtedy, kiedy skończy się ich czas pobytu, mogły stanąć na nogi, rozpocząć samodzielne życie. No rano wstajemy, idziemy na śniadanie. No, ubieramy dzieci do godziny 9:00. Na 9:00 idziemy na stołówkę. Po śniadaniu matki, które mają jakieś sprawy do załatwienia, to wychodzą z dziećmi, które nie, to spędzają czas w domu. Często jest tak, że po raz pierwszy tutaj stawiane są jakieś wymagania, chociażby od takich najprostszych jak posprzątanie własnego pokoju czy posprzątanie pomieszczeń na terenie domu. Poprzez działania, które tutaj podejmujemy, zmierzające do tego, żeby kobiety podjęły pracę, żeby zaczęły zarobkować, a nie były tak jak dotychczas na utrzymaniu państwa. Mamy wyżywienie tutaj, jest gdzie się przespać. Syn ma zapewnione, tak jak widać, łóżeczko, czego u mnie w domu nie miał, tam gdzie mieszkałam u siostry. Praktycznie miał, ale stało złożone. No może na krótki czas było rozłożone, po czym się to nie podobało i było, zajmowało za dużo miejsca i było złożone. Ma łóżeczko, mam gdzie go wykąpać, mam ciepło, ma co zjeść, siostry pomagają, bo dają pampersy, mleko, takie rzeczy. Jeżeli nie mam pieniędzy, a braknie mi, to idę do siostry i siostra mi to da. No a tam w domu raczej nie miałam tego. Głównie kieruje je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego zgłaszają się, też Centrum Służby Rodzinie. Czasem kieruje je tutaj też ich własna rodzina, rodzice. Była moja bratowa tutaj. Jakiś czas, nie wiem dokładnie ile, zgłosiła się tutaj do ośrodka, trochę pomieszkała i właśnie mi powiedziała, że jest taki ośrodek. Często jest to, bym powiedziała, praca syzyfowa, gdzie każdego dnia na nowo trzeba się zmagać, motywować matki do działania, budzić w nich wiarę w
w ich własne siły, w te siły i potencjał, jaki tkwi w nich, a to nie jest łatwe. Świetlica jest, gdzie dzieci się bawią, oglądają bajki. Na trzecim piętrze jest bawialnia, gdzie są najróżniejsze zabawki. Dla chłopców, dla dziewczynek. Chodzimy tam z tymi dziećmi. Kiedy my mamy zajęcia z psychologiem lub z położną, bo mamy takie zajęcia, to siostry zajmują się dziećmi właśnie w tej bawialni. Dzieci się bawią w tym czasie, to przez godzinę trwa. Często jest tak właśnie, że nie ma do czego się odwołać. Nie ma tych wzorców, które normalnie dorosły człowiek ma. Nie możemy odwołać się do tego prawidłowego wzorca matki czy ojca. Trzeba jakby to na nowo budować. Wiadomo, że tutaj żaden z pracowników nie zastąpi, nie wejdzie w te role rodzicielskie. Ale poprzez tą pracę, nawiązywanie relacji, no staramy się no pomóc im po to, by no stanęły na własne nogi i żeby miały oparcie też same w sobie, nie szukały tego gdzieś na zewnątrz. Bardzo jesteśmy związani ze sobą, on jest bardzo za mną, ja za nim. No nie chciałabym go stracić, dlatego robię wszystko, już mieszkanie dostałam. Na początku marca już remont się skończył, bo się zaczął teraz, no już będę na swoim. Często myślę nad tym, panicznie się tego boję, że pójdę tam i już będę sama tylko z nim. No ale jakoś muszę. Do żłobka nie mogę go niestety oddać, jest astmatykiem. Żłobki go nie chcą przyjąć. Staram się o zasiłek pielęgnacyjny na niego, no i będę w domu z nim siedziała.